Słoneczne Radio i Wiadomości .com. Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie z pięknej, uśmiechniętej, słonecznej, gorącej Florydy. Grzegorz Majewski, dzień dobry, witam. Witam wszystkich, dzień dobry. To jest tak, że jak przylatuje się do Stanów Zjednoczonych, to najczęściej ląduje się najpierw w Chicago, albo w Nowym Jorku, albo w New Jersey, albo generalnie gdzieś po tamtej stronie. Rzadko, szczególnie 15 lat temu, zdarzało się tak, że ktoś bezpośrednio przylatywał na Florydę, no i tutaj się osiedlał. To jest właśnie przedstawiciel, nie mogę powiedzieć tego pokolenia, ale tej grupy, która po prostu wymyśliła sobie od początku Florydę. Floryda była zawsze jak gdyby takim pierwszym planem, żeby przyjechać, po prostu z czystych powodów, oczywiście pogody, słońca, plaży i jak gdyby świetnej pogody przez cały rok. Ja po prostu wybrałem tutaj sobie Florydę, Miami i te okolice jako cel. Postanowiłem, że porozmawiamy sobie i bardzo dziękuję, że przyjąłeś nasze zaproszenie. Nie tylko dlatego, że przyleciałeś tutaj 15 lat temu, mieszkasz tutaj od 15 lat, na tym polu golfowym pracowałeś przez 10 lat i do tego też pewnie za chwileczkę nawiążemy, ale dlatego, że jesteś bardzo ciekawą osobą. Nie lubisz oglądać telewizji, bo w tym czasie wolisz się realizować na wielu polach i tak naprawdę nie wiem, o co mam Cię na początek zapytać, bo Ty robisz wszystko. Po prostu nie lubię czasu tracić, jak gdyby nie ubliżając nikomu, kto ogląda telewizję. Oczywiście na oglądanie telewizji. Ja lubię spędzać czas bardziej produktywnie. Jak nie muszę siedzieć w pracy przed komputerem generalnie, to staram się spędzać ten czas na zewnątrz, na jakichś aktywnych rzeczach, wszelkiego rodzaju sporty. Po to właśnie została wybrana jak gdyby Floryda, żeby po prostu z tego korzystać. Rozumiem, że latasz, pływasz. Nurkujesz? Najprostszymi, takimi najszybszymi, które są najbardziej dostępne, to są sporty typu triatlony, czyli bieganie, jazda rowerem, pływanie. Bardzo często granie w golfa oczywiście, jak najczęściej również. Nurkowanie, tak, jest to oceaniczne, rafy koralowe, wszelkiego rodzaju groty. Na przykład w Meksyku, Meksyk mamy około godzinę 40 minut lotem stąd z Fort Lauderdale. Jest lot do Cancun i latam tam bardzo często nurkować w Playa del Carmen czy Riviera Maya. Jest największa sieć grot na świecie, ponad 300 jaskiń, grot, które mają świetne warunki nurkowania. Także wszelkiego rodzaju sporty, które jak gdyby mówię, trzymają mnie aktywnie i po prostu trzymają mnie z dala telewizora jak gdyby. Przyleciałeś tutaj 15 lat temu, jesteśmy na terenie przepięknego ośrodka golfowego, Indian Spring. Od razu tutaj wylądowałeś? To było zaraz po 2001 roku, kiedy zmieniły się strasznie przepisy, jeżeli chodzi o przepisy emigracyjne w Stanach Zjednoczonych i nie było tak łatwo przyjechać jak kiedyś, po prostu na wizy turystyczne. Więc żeby przyjechać legalnie, trzeba było, no powiedzmy, kombinować, jak gdyby załatwić sobie papiery do konkretnego pracodawcy w konkretne miejsce. No i myśmy po prostu grupką ludzi takich, jeszcze wtedy młodszych, przyjechali tutaj do różnych klubów golfowych i niektórzy zostali na jakiś czas, niektórzy wrócili do Polski, czy porozjeżdżali się po Stanach. Ja zostałem tu przez wiele lat, pracowałem właśnie jako informatyk dla tego klubu, później dla innej większej firmy i po prostu współpracowałem z wieloma klubami tutaj na południowej Florydzie. Wyglądało to w ten sposób, że po prostu to mnie załapało do golfa, nie? Jak gdyby i od tamtego czasu zacząłem grać w golfa, także jestem z golfem dosyć głęboko związany. Słuchaj, ale Ciebie tutaj uwielbiają. Ja już nie mówię, że znają, bo to logiczne, prawda? Jak ktoś pracował 10 lat i zna wszystkich po samą wierchuszkę tych najważniejszych, najbardziej topowych, którzy odpowiadają za organizację przeróżnych, najlepszych turniejów golfowych i za różne ośrodki, no to tutaj do mnie się nawet wszyscy kłaniali, dlatego że jechałem z tobą na wózku i że jeszcze kij był z tyłu. Nie, no ale coś w tym jest, prawda? No człowiek po to pracuje, a po to stara się wywiązywać ze swoich obowiązków, po to żyje z ludźmi w zgodzie, żeby później po latach pojawić się w takim miejscu i widzieć, jak ludzie czapki ściągają i kiwają głowami, no już, cześć. Tak, już później nie pracować dla tego miejsca, tylko po prostu należeć do tego miejsca i czerpać korzyści z tego. Poznałem bardzo dużo ciekawych, wpływowych ludzi tutaj, znanych sportowców, ponieważ no, bardzo duża część ludzi z całego świata przyjeżdża na Florydę ćwiczyć, czy to są tenisiści, czy golfiści, czy jakikolwiek inny sport, dlatego że my mamy calutkim rokiem, mamy pogodę i można to ćwiczyć na świeżym powietrzu, wszelkiego rodzaju sporty. Ty również, oprócz tego, że jesteś informatykiem i robisz wszystko to, o czym rozmawiamy. Działam w branży informatycznej, tak. To także
zająłeś się produkcją cytrynówki, jak na prawdziwego Polaka przystało. Tak, jest to produkcja mojego brata. Brat zaczął działać już jakiś czas temu na rynku amerykańskim, natomiast ja zaczynam w tej chwili działać tutaj na rynku floryckim. Jest to zupełnie inny rynek, gdzie ta Polonia jest dużo mniejsza po prostu i cytrynówka wśród Amerykanów nie jest znana, jest znana wśród Polaków, dlatego rynek florycki jest troszeczkę cięższym rynkiem, ale o tym na pewno porozmawiamy w przyszłości, bo to jest w planach, jest w trakcie jak gdyby realizowania. Bardzo często pewnie ty też to robisz. Śledzę wpisy w internecie na polonijnych grupach na Florydzie. No i trochę denerwujące jest, kiedy ktoś zadaje pytanie, a nie mieszka tutaj i otrzymuje odpowiedź złośliwą, która no, ma działać na zasadzie takiej spychologii. Nie powiem ci, lepiej żebyś nie wiedział, najlepiej tutaj nie przyjeżdżaj, z pracą jest krucho, nie poradzisz sobie, nie dasz rady, gdyby ciebie ktoś zapytał. Ktoś, kto ma pomysł na siebie właśnie tutaj na Florydzie. Floryda jest świetnym miejscem. Przede wszystkim jest to bardzo duży teren, jeżeli porównując to do Polski, to jest to dokładnie jak połowa Polski, samą powierzchnią. Również populacja jest dokładnie połowa, około 22 milionów ludzi legalnie zarejestrowanych. A będzie jeszcze więcej, bo według najnowszych badań do 2025 roku Floryda będzie mieć 24 miliony 100 tysięcy. No i dużą grupą z tego będą Polacy, bo w czasach, kiedy ja przyjechałem w 2005 roku, było bardzo mało. Jak spotkało się Polaka gdzieś w obrębie kilkuset mil, no to było taki bardzo rzadka rzecz, jak znaleźć w słabym lesie grzyba gdzieś tam. Natomiast teraz jest coraz więcej, pojawiają się polskie sklepy również, jakieś kluby polonijne również pojawiają się, coraz więcej Polaków, bo w dzisiejszych czasach pracy, jak gdyby remote work takiej, można przyjechać sobie i pracować skąd chcesz, to dlaczego nie kupić sobie jakiś apartament czy jakiś mały domek gdzieś blisko plaży i pracować stąd pod słońcem, niż masz siedzieć powiedzmy i ma ci napadać pół metra śniegu i trzeba odgarniać to, żeby po prostu wyjechać nawet samochodem. Także Floryda ma ogromne możliwości, a to, gdzie przyjedziemy na Florydę, to kwestia wyboru tylko, czy chcemy jechać do dużego miasta typu Miami, Orlando czy Tampa, czy chcemy przyjechać na mniejszą prowincję gdzieś w Palm Beach County, tutaj tak jak ja mieszkam tutaj, takie mniejsze miejscowości jak Boca Raton czy Palm Beach. Do wyboru, do koloru, co się komu przyśni. Słuchaj, a może ty byś chciał zatrudnić się jeszcze tutaj na Florydzie, oprócz tego, co robisz w branży informatycznej, jako przewodnik turystyczny, dlatego że ty doskonale znasz Florydę, kiedy dowiedziałeś się, że nie mam co zrobić z wolnym czasem wieczorem, błyskawicznie podesłałeś mi 3-4 adresy restauracji, które z zewnątrz wyglądają obskurnie, ale które mają niesamowite jedzenie. Ja bardzo chętnie pomagam, szczególnie wszystkim, którzy przyjeżdżają, którzy szukają, dlatego że pomimo jak gdyby napiętego grafiku, staram się zawsze znaleźć czas, żeby pojeździć po Florydzie, żeby zobaczyć. Ja jestem bardzo ciekawy świata. No, korzystając z tego, że mieszkam na Florydzie, staram się zobaczyć jak najwięcej miejsc. Po prostu znam bardzo dokładnie tutaj tą część Florydy, powiedzmy od połowy w dół, okolice Orlando, Miami, czy jest to nawet zachodnia część Fort Myers, czy Tampa okolice. Ja staram się jeździć w wolnym czasie, zobaczyć nowe miejsca, próbować restauracji. Przez wiele lat pracowałem z świetnymi szefami, którzy są nadal master chef i tak dalej, także ja bardzo lubię sam gotować, no i próbować nowych kuchni jak gdyby, a Floryda ma setki tysięcy restauracji, kuchnie, jakie tylko sobie wymarzysz, czy to azjatyckie, czy jakieś włoskie, hiszpańskie, wszystkiego jest do wyboru, do koloru, naprawdę. Można naprawdę świetnie spędzić czas, nie siedząc przed telewizorem, jak zaczęliśmy. Bardzo ci dziękuję. Grzegorz Majewski, gość Słonecznego Radia i Wiadomości.com. Podejrzewam, że będziemy częściej rozmawiać, bo jesteś kopalnią wiedzy, a my akurat działamy po drugiej stronie Florydy, więc trzymając się tej części, będziemy korzystać z twojej wiedzy i będziemy informować po prostu naszych widzów i słuchaczy na temat tego, co dzieje się po tej stronie pięknego stanu, słonecznego stanu. Mówią, że z emerytami, ale to już jest bajka, dlatego że coraz więcej jest młodych ludzi, ludzi w średnim wieku. Floryda się odmładza, ma ogromny potencjał, również na rynku pracy. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję również wszystkim.